Już dzisiaj w pytaniu na śniadanie. Dziecko chce się nauczyć jeździć na rowerze. Znaleźć instruktorów czy nauczyć go samego? O, ciekawe, czy Igor chce się nauczyć jeździć na rowerze. O, czekajcie, zaczyna się nasz program. Zapomniałam, mój serial się zaczyna. O, nie wiedziałam, że ty jakiś serial oglądasz. No bo oglądam. He? Dobra. Co ty robisz, mamy? No, oglądam swój serial, Majusiu. Ehe, będę się pomawiać z Ają. A ja tutaj sobie też posiedzę, pooglądam, może mnie wciągnie. Mi się wydaje, Max, że ciebie może to wciągnąć. Mamo! Tak? Gdzie jest mój? Co wy oglądacie? A, oglądamy sobie z tatą taki serial. Mój serial. Ale tato też może wciągnąć. W ogóle, Igor, mam pytanie. No jakie? Chciałbyś się nauczyć jeździć na rowerze? Na rowerze? Tak! Bo ja nie umiem. Ja tylko umiem jeździć na takim czterokółkowym. Ale pewnie będę umiał za pierwszym razem. Bo Milena to się nauczyła, jak miała 6 lat, a ja mam 5. I będzie super! Mama, a ja też mogę się nauczyć jeździć na rowerze? Ty jesteś jeszcze za mała, Majusiu. Ty dopiero możesz jeździć na takim biegowym, ale nie mamy takiego. O, skąd ja? A mogę iść z tobą i idziem? Tak! Czekaj, czekaj, może Laura cię nauczy. A i Rosalia, może Rosalia cię nauczy, albo Laura. Albo Milena! Tak, czekaj, zadzwonię do cioci Klary. Hej, Klara! Cześć! Czy Milena mogłaby iść do tego lasku za szkołą, nauczyć Igora jeździć na rowerze, bo bardzo by chciał. Jasne, jasne! Milena! Tak? Chcesz nauczyć twojego kuzyna jeździć na rowerze? Oczywiście! Spotkamy się przy lesie. Tak. Cześć, ciocia. Hej, Milena. To pa. Pa. Dobra, Igor, jedziemy. A mogę się wemi? Tak, Majusia, możesz popatrzeć. Jej, super. Ja to wyłączam, bo i tak nic nie leci. Leci przecież ten serial fajny. Mi się tam nie podoba. No dobra, to my idziemy. O, hejka. Cześć, Milena. Właśnie mam mój rower, mam jeszcze telefon w sumie i przyszłam też z Wiktorią. Cześć! Miki! Cześć! Ale masz fajnego psa. No dzięki. Ja tutaj sobie może położę telefon. Dobra. Położę sobie telefon tu. Wiki, pilnuj. Wika. Pilnujesz, okej. To dobrze. No to pilnuj. Dobra, Igor. Mam tutaj jeden rower. I jeszcze z kolegą się umówiłam. On będzie... Ty będziesz jeździć na jego rowerze. A no... Umówiłam się. Z jakim kolegą? Z Michałem z mojej klasy. O, Michał! Czyli ten chłopak z Rosali? Naprawdę oni są razem? Co ty, nie są razem. Ale jak o tym powiesz... Jak o tym powiem Rosali, to... To nie wiem. Dobra, to jest rower Michała, no. To... Pokażę ci najpierw na swoim. Igor, patrz. Tu za hamulce. Czy za jakie hamulce? Siadasz? A, to jest za wysoko! Aro, tak mogłam przewidzieć. Przecież ty ile masz? No, no 1,20 m co najmniej. A Michał ma przecież 1,56 m chyba. Czekaj, tu bardzo... No masz już przykręcone. Dzięki. No i teraz wsiadasz. Najpierw cię potrzymam. Spróbuj pedałować. Maja! On się dopiero uczy. Idę sobie przez mast. Dobra, Maja, idę z tobą. Oni się tam uczą. Tam sobie pochodzimy. Króliczek! No, króliczek. Oj, koń jakiś. Tylko, żeby mnie nie kopnął. Jak mnie
kopnie, to nie fajnie będzie. Majusia, weź już się śmiać przestań. No dobra. Kto puścił taką muzykę tutaj? Jakie to jest dziwne. Chodź Maja, popływamy. Okej. Okej. Chodź Majusia. A ci mamy umieć pływać? Jasne. Zapka! 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 Nie podchodź do niej, Majusiu. Nie podchodź do żabki. Zapka! 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 Majusia! Chodź, a teraz się powspinamy po skałach. Chodź. Wpadła mnie w wodę! Maja! Cione! 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 Ja cione! Ratunku! Igor, co ty robisz? Nie rozpraszaj się, weź! Basen? Tu jest basen? Maja, no chodź! Maja! Oj, dzięki. Igor, chcesz się nauczyć czy nie? Tu jest basen! To weź się nie rozpraszaj, idź się uczyć. No dobra, już idę. No właśnie, no idź. Dobra, siadaj na ten głupi rower. Od tego Michała głupiego. I jedź. Jest. Umiem sam! Igor! Igor, coś ty zrobił! Michał mnie zabije! Wysiadaj! Wysiadaj! O Jezu. Jezu, co tyś zrobił? Nie wiem, ale jest tu basen! To nie jest basen, tylko jezioro. Jezioro! A muzyki głupszej nie mogli puścić. Nienawidzę takich obozowych, jakich... Na 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 jakichś dziwnych piosenek obozowych. Ja wolę tą piosenkę. Ha ha ha, ale z ciebie Bambik Maja. Czemu? Ale z ciebie Bambik! Bo nie umiesz jeździć na rowerze! Dlatego Milena przyszła mnie uczyć. I... na bombę! To jak się przyszła uczyć, to czemu się nie uczysz? Bo pływam! Jaki wielki plusik! Maja! No chodź, Igor, chodź, uczyć się. No, jeździć na rowerze. Jest wakacje, a nie szkoła. Sam chciałeś, a szkoła będzie za tydzień. I w ogóle ty chodzisz do przedszkola. No i co z tego? A za 2 lata pójdę do szkoły. Szkoły, 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 jupi! A ja? A ty, Maja, to nawet... Ty, Maja, pójdziesz za 5 lat do szkoły. Ja 5 lat! Będzie miała wtedy i je 7. Pójdziesz do 1 klasy. Dobra, ale chcesz się nauczyć Igor tego czy nie? Bo ja tu nie będę stała niepotrzebnie. W ogóle może ktoś porwać Wikę, a Wika ma mój telefon i może ktoś porwać mój telefon. Dlatego uczysz się albo idę do domu. Uczę się. To się ucz. Tylko nie zapomnij roweru. Siadaj. Jedziemy. Uii! Chodź. Co ty robisz? Już ten rower wykręcasz, to dopiero się podstaw uczysz. Dobra, spróbuj tu przejechać. Okej. Jest dobrze. A! No gdzie ty wjeżdżasz? Uii! Dobra. Okej. Ach, świeże powietrze. Mam pomysł. Lovel Mileny. Maja! Maja! Maja, co ty robisz? Maja! Pomacie! Co znowu się tej Mai stał? A ty już, Igor,
Igor, umiesz jeździć? Nieważne! No i mój rower zepsuty, Michała rower zepsuty. Ojej. Jakbym miała napisać list z wakacji, bo tak pewnie będzie, na pierwszej lekcji organizacyjnej polskiego, to bym napisała o was. Igor się chciał nauczyć jeździć na rowerze, a w końcu dwa rowery oberwały w wodzie. A w ogóle, Igor, jak ty już fajnie jeździsz. Ja jeżdżę? No, a co zrobiłeś? No pojechałem, no. Igor, no co ty? Ty jesteś skupiony? Jestem skupiony przecież. Milion raz, na milion procent. A ty, Maja, już nie wsiadaj na rowerek Mileny, okej? Dobra. A? Maja! Maja! Igor, a ty jeździsz? Aha, już wiem, o co chodzi. Bo ty umiesz jeździć, Igor. Tylko, że jak masz się skupić, to nie umiesz się skupić. Jak mnie masz słuchać, to nie umiesz mnie słuchać. Tylko jak twoja siostra ma kłopoty, to wtedy umiesz jeździć, żeby jej pomóc. To jego ulubiona siostra, Maja. No to ma sens. Ty po prostu kochasz Maję, swoją siostrę. Ja kocham jedną, Zuzię. Po prostu, to jest moja dziewczyna. Ale Maja to jest twoja siostra i to jest co innego. Jak widzisz, że ona jest w tarapatach, to ty wtedy umiesz jechać. To wyobraź sobie, że to następnym razem jak jeździsz, to masz się skupić, ale nie na moich słowach, bo kuzynki to nie będą słuchać. Oj. Tylko skup się na tym. Wyobraź sobie, że Maja wjeżdża rowerem do wody. Że ja jestem Mają, wyobraź sobie. Widzisz, jak ty już jeździsz? Wow! Pięknie, mały! Pięknie! Pięknie! A, nie zwracaj na nich uwagi, ale i tak pięknie jeździsz, powiem ci. Dzięki! Wika, jak tam? Super. No to się nauczyłaś. Jej, to mogę pojechać z tatą na wycieczkę rowerową następnym razem. No. A Maja chyba też może, mi się wydaje. Majusia? No my się już będziemy powoli zbierać do domu, mi się wydaje. Umiem jeździć na rowerze. Maja, ty jeszcze nie. Przyjdzie czas, żebyś ty się nauczyła. A ja się zwijam już. To pa. Pa. No dobra, a ja sobie popróbuję. Wyobrażę sobie, że Maja wpada do wody. Igor! Co się stało? Co się dzieje? Nie umiem zatrzymać tego głupiego roweru! O, basen. To jest rzeka. Rzeka! Myślałem basen. Nie wszystko jest basenem, co ci się wydaje. Możemy zatrzymać tego psa? Nie. Żartujesz sobie. Chyba. To idziemy do domu? Tak, idziemy już do domu. Zaparkuj ładnie rower. Cześć, Igor! Zuzia! Hejo! Ty umiesz jeździć na rowerze już? No tak, zobacz. Whee! To jest rower mojej kuzynki, pożycz. Okej. Bo ja jeszcze nie umiem. Okej, to wyobraź sobie, że... To wyobraź sobie może, że twój braciszek wpada do wody. Franek. Nie, jaki Franek? Mi się pomyliło z moim kuzynem. Bartuś. Dobra. Ej, to naprawdę działa. No widzisz, tak się właśnie nauczyłem jeździć na rowerze. Wyobraziłeś sobie Bartka, który wjeżdża do wody? Nie, Maję. Aha.